Dzień dobry, witam serdecznie. Mam na imię Beata, a to jest kanał dotyczący mojego hobby, jakim jest cierganie na drutach. Zrobiłam sobie kawkę w takim kubeczku przywiezionym z Rumunii. Jest to kubeczek ceramiczny i powróciły piękne wspomnienia. Odwiedziliśmy ten kraj wiele lat temu. Naprawdę bardzo miło wspominam ten wyjazd. Dziewczyny, kilka spraw technicznych. Jak zauważyłyście w ostatnim filmiku, słychać mnie było tylko w lewym głośniku. Było to spowodowane tym, że zmieniłam sprzęt, nagrywałam aparatem cyfrowym. Planowałam jeszcze wypróbować mikrofon krawatowy, ale słuchajcie, nie ma to sensu, bo piszecie mi, że lepszy obraz, jakość obrazu lepsza jest jednak, jak nagrywam z komórki. I po prostu jest jakiś problem techniczny z tym mikrofonem. Może to jest kwestia karty, na której jest nagrywany materiał. Nie wiem, nie będę już tego analizować. Zostaję przy telefonie. Będę tylko Wam regulować głośność, bo jedna z dziewczyn ma tam problem właśnie z odtwarzaniem dźwięku. Regulować głośność po prostu edytując ten filmik. I dlaczego chciałam przejść na aparat cyfrowy? Bo słuchajcie, mam też jakąś blokadę i nie mogę wrzucać filmików dłuższych niż 15 minut. I nie jest to spowodowane weryfikacją mojego konta na YouTubie, bo ja mam zweryfikowane konto. Ale jeżeli będzie taka trudność, to ja po prostu na przykład dzisiejszy materiał podzielę na dwie części, bo podejrzewam, że w 15 minutach się jednak nie wyrobię. Dziękuję Wam za wyrozumiałość. Cieszę się, że ze mną jesteście, że udało nam się przeskoczyć te techniczne niedociągnięcia. A teraz już konkretnie przechodzę do tematu. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać projekty Martyny, która organizuje od października warsztaty dziwiarskie, warsztaty, dzięki którym możecie nauczyć się dziergać na drutach. Warsztaty zatytułowane Kierunek Dziergania, o których Wam mówiłam w poprzednim filmiku, więc jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zajrzyjcie do poprzedniego materiału. Ja dzisiaj pokażę Wam, jakie rzeczy ja zrobiłam na podstawie projektów Martyny, dzięki którym nauczyłam się podstaw dziergania. Może nawet wskoczyłam bardziej na poziom średni i dzięki którym ja się zakochałam po prostu w tym świecie dziwiarskim. Dziewczyny, jak to w ogóle u mnie się zaczęło z projektami Martyny? Otóż pewnego dnia wyświetliła mi się reklama tego pięknego misia. Misia robionego na szydełku. Ja byłam wtedy świeżo upieczoną mamą, dojrzałą mamą, bo urodziłam Marysię po 40 roku życia, ale tak się cieszyłam, że ciąża przebiegła w miarę dobrze, że urodziłam zdrowe dziecko. Jeszcze miałam taki, słuchajcie, zapas hormonów, który mnie niesamowicie pobudzał i dodawał mi energii, że postanowiłam zamówić takiego boksa. Niech Was też nie zmyli nazwa, zrób mi mamo. Że to są, nie myślcie tylko, że to są projekty dla mam, bo Martyna ma w swojej ofercie projekty, dzięki którym możecie zrobić piękne rzeczy dla siebie. I słuchajcie, postanowiłam, to był październik, a ja postanowiłam zamówić tego boksa i zrobić Marysi tego misia na święta. Nie wiem, czy teraz, w tej chwili dałabym radę to zrobić, ale wtedy byłam tak zmotywowana, że słuchajcie, i tego misia zrobiłam. Ona do tej pory bardzo go lubi. Misio dostał jeszcze takie kółeczko filcowe, na które nakrapia mi czasami olejek taki naturalny, lawendowy, który ją nocą wycisza. No i ten misio wyszedł naprawdę fajnie. Ja myślę, że na przebitkach Wam go pokażę. Oczywiście ma jakieś tam, słuchajcie, niedociągnięcia, ale to był mój pierwszy miś na szydełku. Wiem, że oglądają mnie babcie, dziewczyny, fantastyczne projekty takich przytulanek robionych na szydełku mama Martyna. Bardzo mi się podoba królik, ale nie porwałam się na królika. Może kiedyś zajrzę jeszcze do tego projektu, może go zamówię, bo bardzo mi się podoba ten królik. I są jeszcze inne takie właśnie robione na szydełku, piękne,
piękne zabawki dla dzieci. Taki prezent jest fantastyczny, myślę, dla córeczki, synka, dla wnusia, wnuczki, no po prostu coś niesamowitego. Na dodatek macie, przynajmniej tak było z misiem, przygotowane materiały, bo nie wiem jak Martynka to teraz kompletuje, jeżeli chodzi o te projekty zabawkowe, ale myślę, że tak jest. Projekt misia zawierał w pudełku wszystkie rzeczy potrzebne właśnie do zrobienia takiego misia, do tego piękna instrukcja. Ja sobie instrukcję Martyny bardzo ceniłam. Teraz Martyna przeszła raczej na instrukcję w PDF-ie, ale ja te wszystkie instrukcje w formie papierowej jej mam, bo one są przepiękne, mają przepiękne zdjęcia, świetny opis. Także można sobie tutaj zaznaczać, odhaczać, coś notować. Zaglądam do tej pory do niektórych instrukcji. Ponieważ ja te projekty Martyny zaczęłam zamawiać, projekty, które wykonywałam na drutach, bo jednak szydełko to tak, słuchajcie, u mnie od czasu do czasu gości. Natomiast bardziej interesowały mnie projekty właśnie dziergane na drutach i w miarę zamawiania od Martyny projektów ja ją coraz bardziej poznawałam. Martyna działa głównie na Instagramie i Facebooku. Raz w tygodniu stara się prowadzić live'y, tak zwane nici z kawki, także zachęcam Was do tego, żebyście zajrzały do niej. Ja Wam podlinkuję profil Martyny na dole. I właśnie zaczęłam poznawać Martynę, bo kontaktowałam się z nią, ona zawsze chętnie odpisywała, jak miałam jakiś problem z czymś, o coś chciałam ją dopytać i bardzo, słuchajcie, bardzo chyba od samego początku prosiłam ją o to, żeby kiedyś zrobiła projekt swetra, ale do swetra jeszcze przejdziemy. No i po kolei myślę, że postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć o wszystkich projektach, jakie zrobiłam z Martyną, a jest ich kilka, mam nadzieję, że o żadnym nie zapomnę. I słuchajcie, no i tak weszłam po prostu w ten świat i systematycznie zaczęłam dziergać na drutach. Może jeszcze dodam, że podziwiam Martynę za to, że jest mamą trzech chłopaków w wieku szkolnym i przedszkolnym, opuściła korporację i założyła własną firmę, w której właśnie działa. Świetnie, świetnie tworzy tę swoją firmę. Uważam, że radzi sobie rewelacyjnie. Ja podziwiam takie kobiety i uważam, że należy je wspierać. No i co? Jak to później było? Otóż zaczęło się chyba, bo tak słuchajcie, tutaj mam te instrukcje, z tego co pamiętam, to od opasek. Pierwszą opaskę, jaką zrobiłam chyba dla Marysi. Albo to była ta dla mnie, albo to była dla Marysi opaska. W tej chwili nie pamiętam kolejności, ja Wam tutaj na przebitkach pokażę zdjęcia tych moich prac. I fajne jest to, że Martyna zwraca uwagę na to, że projekt ma być w miarę łatwy, ma być robiony grubszą włóczką, mają być szybkie efekty, żeby osoba, która dzierga, nie zniechęciła się właśnie do dziergania. I bardzo się cieszyłam z tej opaski, dlatego że zrobiłam ją naprawdę idealnie. Do tej pory ją, słuchajcie, noszę. Muszę też dodać, żebym nie zapomniała, że ja na podstawie projektów Martyny dopracowałam sobie własne udziergi czapek, opasek, kominów. Robiłam je troszeczkę, przerabiałam je później troszeczkę inaczej, bo na okrągło i wprowadziłam tam jakieś małe modyfikacje. I dzięki temu, że nauczyłam się tak idealnie właśnie, idealnie niemalże dziergać opaski i czapki, to ja mogłam później też prowadzić swoją działalność, sprzedając moje własne prace i to. Miałam bardzo dużo zamówień, ale o tym Wam jeszcze powiem w innym filmiku, ale muszę to na pewno tutaj wspomnieć, że dzięki niej udało mi się też prowadzić taką działalność biznesową, rękodzielniczą. Nie będę Wam dokładnie mówiła o tym, z czego ja robiłam tę rzecz, w projekcie jaka jest wełna i tak dalej, bo można sobie to wszystko po prostu sprawdzić na stronie Martyny. Te opaski mnie niesamowicie, słuchajcie, cieszyły, ale przyszedł też czas później na czapkę.
Zrobiłam taką czapkę Marysi i do tego jeszcze był komin i ona bardzo chętnie w tej czapce chodziła do żłobka. Naprawdę ta czapka już w tej chwili nie jest z nami, bo Marysia po prostu ją zniszczyła, ale wierzcie mi, że czapka była, no bardzo, bardzo ją lubiła. Bardzo lubiła chodzić w tej czapce i w tym kominie i to był naprawdę świetny, świetny projekt. Dziewczyny, później Martynka rzuciła na stronę propozycję kolejnego projektu i był to kocyk. Nie wiem, czy dobrze mówię o tej kolejności, słuchajcie, ale to jest nieistotne, bo może ten kocyk nawet był przed tą czapką, nie pamiętam. W każdym bądź razie zrobiłam dla Marysi kocyk ściegiem francuskim. Ja też wybrałam takie kolory, jak tutaj na zdjęciu tej instrukcji, zaraz Wam ten kocyk zresztą pokażę, w takich kolorach beżu i łamanej bieli. Do tej pory mamy ten kocyk, on się fajnie u nas sprawdza i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry projekt dla osób właśnie początkujących, żeby nauczyć się przerabiać oczka prawe. Następnie skusiłam się na projekt również kocyka, ale przerabianego ściegiem ryżowym. Ja ten kocyk zrobiłam dla mojej chrześnicy. Domówiłam również tkaninę bambusową do tego kocyka, którą wszyła mi już fachowo krawcowa, bo jeżeli chodzi o szycie, to nie jest moja bajka, a szkoda. Szkoda, właśnie mówiłam Wam kiedyś, że żałuję, że się od mamy nie nauczyłam chociaż takich prostych czynności związanych z przyszywaniem na maszynie, ale mój tato potrafi to robić. Może kiedyś uda mi się go poprosić o to, żeby mi pokazał parę rzeczy. Może właśnie maszyna też kiedyś u mnie zagości. Ten kocyk wyszedł, uważam, świetnie. Ja zrobiłam Hani ten kocyk na chrzest, bo jestem jej mamą chrzestną. I bardzo byłam zadowolona z tego kocyka. Bardzo fajny projekt, dziewczyny. Dziewczyny, ja Wam o bardzo ważnej rzeczy nie powiedziałam. Dobrze, że to nadrobię. Jak dostajecie takiego boksa od Martyny, to przynajmniej w tych projektach, które ja wcześniej zamawiałam, była instrukcja, materiały potrzebne do zrobienia tego projektu i oczywiście, co mnie najbardziej tutaj przyciągnęło do Martyny, to, że ona wrzucała do projektów materiał filmowy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to ciężka praca, słuchajcie, taki projekt stworzyć, ale do każdego projektu Martyny ja miałam materiał filmowy, także nie można było się absolutnie pogubić w niczym. Można było się wspierać i instrukcją, i filmikiem nagranym przez Martynę. Ogrom jej pracy nad tym wszystkim, mega wdzięczność ode mnie za to, że tak to wszystko właśnie pięknie przygotowywała. Później się to troszeczkę zmieniło, nie pamiętam już przy którym projekcie, że Martyna dawała taką możliwość wyboru tego, co chcemy mieć w pudełku, bo niektóre z nas miały już druty, czy tam jakieś inne materiały, ktoś chciał sobie kupić włóczkę albo miał włóczkę, więc Martyna dawała taką dowolność i myślę, że teraz to właśnie jest wprowadzona ta dowolność w tych projektach. A w tych początkowych ja miałam po prostu w pudełku wszystko. I później przyszedł czas na, Martyna podwyższyła mi poprzeczkę, przyszedł czas na robienie warkoczy. I ja też przerobiłam ten projekt, ale instrukcję tutaj filmową nagrała inna dziewczyna i mi się było troszeczkę trudniej przestawić na ten odbiór właśnie innej osoby podczas filmowej instrukcji, ale myślę, że dałam sobie radę. Czapka i komin z warkoczem miały powstać dla Marysi, ale ja tak luźno, słuchajcie, przerabiałam i to też jest z wełny bodajże merino, z tego co pamiętam, z włóczki merino jest zrobiony ten
komin i są robione ten komin i czapka i ja zrobiłam tak luźno, że ten komplet powstał dla mnie. Ale dzięki temu nauczyłam się właśnie robić warkocze i wiem, na czym to w ogóle polega. I to jest jedyny projekt chyba nie sfotografowany przeze mnie, więc go Wam tutaj pokazuję, bo już pozostałych mi się nie chciało gdzieś tam wyciągać, one na razie są w moich półkach, bo jeszcze u nas nie jest tak, słuchajcie, też zimno, żeby chodzić w opaskach czy czapkach. Kocyki tam gdzieś u Marysi, więc Wam już je tutaj nie przynosiłam. No i cieszę się, że udało mi się właśnie zrobić komin i czapkę z warkoczami i że Martyna właśnie też zrobiła taki projekt. Ale Wam już mówiłam o tym, że ją bardzo namawiałam na to, żeby zrobiła projekt swetra, bo ja marzyłam o tym, żeby zrobić sweter i wiedziałam, że dzięki niej taki sweter mogę zrobić. I doczekałam się, słuchajcie, doczekałam się. Martyna wypuściła projekt swetra i zrobiłam swój pierwszy sweter na drutach. Pamiętam, że robiłam go wtedy, kiedy zaczął się konflikt na Ukrainie i to mnie tak relaksowało przy tych takich negatywnych wiadomościach. Ale zrobiłam ten sweter taki oversize'owy, wyszedł mi, nawet brakło mi włóczki, jeszcze domawiałam. Bardzo lubię ten sweterek, słuchajcie, to jest mój pierwszy sweter na drutach, ale myślę, żeby jeszcze wrócić do tego projektu, bo dostałyśmy tutaj możliwość bodajże trzech różnych wzorów na swetry. Sweter robiło się tak, że się go zszywało. Ja ostatnio wolę robić swetry na okrągło, bo nie chcę mi się zszywać, nie lubię zszywać. Ale ten sweterek, te projekty sweterka są naprawdę super i ja myślałam o tym, żeby wrócić do tego projektu i zrobić takie bardzo proste dwa sweterki dla mnie i Marysi w takim rudym kolorze, ale tylko ściegiem chyba francuskim, bo czyli zmodyfikować troszeczkę te projekty, bo właśnie ściegiem francuzem, tu jeszcze z kapturem, słuchajcie, mamy też wersję, podobają mi się takie proste, słuchajcie, projekty. Nie muszę mieć, nie wiadomo, jakichś wzorów. Bardziej przemawiają do mnie te projekty jednak bardzo proste. Na dodatek teraz też w trendach na jesień, zimę jest modna taka prostota właśnie w ubraniach, więc myślę o tym, żeby do tego sweterka wrócić. Niesamowicie cieszył mnie ten projekt, ale Martyna jeszcze potem, chyba po jakimś czasie zrobiła taką akcję, przeprowadziła taką akcję, że dziewczyny robiły te swetry w drugiej turze jeszcze, właśnie na drutach. Na Facebooku mogłam śledzić zdjęcia ich prac i powiem Wam, że byłam zachwycona, bo dziewczyny właśnie robiące ten sweter wprowadziły wiele swoich modyfikacji. No wyszły takie projekty, że naprawdę super, super. Jeszcze muszę Wam wspomnieć o tym, że również zrobiłam torbę na szydełku z projektu Martyny. Ja Wam tę torbę już pokazywałam w jednym z moich filmików, ale do tego projektu torby mam właśnie jeszcze trzy, w sumie razem były trzy wzory. Ja zrobiłam jeden, ten najprostszy i ja sobie w przyszłym roku wrócę do kolejnego wzoru, żeby wykorzystać ten projekt maksymalnie. No i jeszcze, słuchajcie, ostatni projekt, jaki zrobiłam z Martyną, to też bardzo, bardzo mnie cieszy ten projekt. Ja Wam go pokażę, mam tutaj w torbie, bo dziewczyną w szkole pokazywałam ten udzierg. Rękawiczki. Ja zrobiłam z Martyną ostatnio rękawiczki. Bardzo się cieszę, że wypuściła ten projekt, bo mi się zawsze marzyły takie rękawiczki, słuchajcie. Czyż one nie są piękne? W tamtym roku chodziłam w nich. Jak tylko się trochę zimniej zrobiło, to zakładałam te rękawiczki. Uważam, że są przepiękne. I słuchajcie, ja mam teraz zapas wełny peruwiańskiej cieńszej. I mam już zamówienia na te rękawiczki. Muszę się wywiązać, ale planuję też dla siebie jeszcze zrobić taki komplet. Pokażę Wam, z jakiej włóczki jest przepiękna. I jeszcze wrócić właśnie do tego projektu rękawiczek, bo mam wszystkie narzędzia do tego, żeby je zrobić. Pokupowałam agrafki. Niesamowicie cieszył mnie ten projekt. No i cóż, jak widzicie,
Świetnie, świetnie, że kobiety w Polsce potrafią założyć swoją własną firmę, super funkcjonować, bo Martyna teraz jeszcze założyła sobie punkt stacjonarny w Kułtusku. To jest dziewczyna, która w ogóle przeniosła się z miasta na wieś i no, radzi sobie super, mając trzech chłopaków, tak jak mówiłam Wam. Czasami ma tak, że chłopcy jej chorują, no bo wiadomo, że różnie to jest, przynoszą różne zarazki z przedszkola czy ze szkół. I są takie troszeczkę trudniejsze dni, ale mimo tego no, uważam, że dziewczyna niesamowicie kreatywna, przesympatyczna, no i to, jaką ona pracę wykonała właśnie tworząc te projekty dla osób, które chcą się nauczyć dziergać na drutach czy na szydełku, to jest rewelacja. To jest rewelacja. Serdecznie Wam polecam, dziewczyny. Zajrzyjcie do Martyny, a jeżeli chcecie się nauczyć dziergać, to koniecznie dołączcie do jej projektu Kierunek Dzierganie, bo ja sama wiem po sobie, że naprawdę fachowo potrafi przeprowadzić mnie, Ciebie, mnie potrafiła, Ciebie będzie również przez ten proces właśnie nauki robienia na drutach. Dziewczyny, to wszystko, co dla Was dziś przygotowałam. Serdecznie dziękuję Wam za to, że ze mną byłyście. I dzisiaj zrobiłam jeszcze taki eksperyment i odwróciłam komórkę, nagrywam z drugiej strony, więc siebie nie widzę. Mam nadzieję, że to wszystko będzie w porządku, jeżeli chodzi o obraz, o dźwięk. Przez to właśnie, że nakrywam to tymi tylnymi kamerami, to myślę, że obraz powinien być lepszy. Wszystko dla Was, oczywiście, żeby poprawić komfort oglądania. A ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za subskrypcje, za to, że ze mną jesteście. Tak się cieszę, że coraz więcej Was tutaj jest. Piszecie mi, skąd jesteście, jak macie na imię, kiedy nauczyłyście się dziergać, jak to u Was wygląda. Są też takie śmieszne historie z pruciem, z projektami. Super, 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 że tutaj tworzymy właśnie taką fajną społeczność, że możemy sobie popisać i poznać się chociaż trochę. Może będzie kiedyś okazja się nawet poznać osobiście na jakimś zlocie dziewiarskim. Dobrego dnia Wam życzę i do zobaczenia.